Proszę Państwa, a propos wakacji za granicą. Dosyć często jak lecimy gdzieś za granicę, prawda, all inclusive tak zwany, decydujemy się na lot tanią linią lotniczą, proszę Państwa. Kto z Państwa kiedyś leciał taką tanią linią lotniczą? Proszę podnieść rękę. Sporo. Proszę Państwa, więc na pewno pamiętacie, jak się siedzi na pokładzie takiego samolotu, to taka podróż bardzo zbliża. To jest mniej więcej, chodź Michał, pokażę, to jest taki obrazek. Człowiek tak się przyzwyczaja, że do kibelka to też razem, słuchajcie, naprawdę. A co? Na lotnisku specjalnie nie trzeba pytać, kto czym przylecie, bo od razu wiadomo, jak lot? Good, good, good. I teraz was wszystkich chcemy zaprosić na pokład samolotu właśnie takiej taniej linii lotniczej. O, proszę bardzo. Tak jest. To jest, załóżmy, statystyczny Polak lecący do Hurgady. Jak widzicie, nasz rodak był już z wizytą w strefie wolnocłowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Widzę, że pan to taki troszeczkę zdenerwowany, nie wiem, pana pierwszy lot samolotem, czy jak? No, no, jak tam? Nie tam, proszę pana, latam często, ale przyznam się, że tak, proszę pana, pierwszy raz się zdecydowałem na taką tanią linię, wie pan. No i co z tego? No trochę się jednak denerwuję. Ale czym? Co? A pan zauważył to odpadające skrzydło? Słucham? Nie, 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 spokojnie. Żartowałem, skrzydło jest okej. Okay. No. Martwi mnie tylko ten ogon klejony na taśmę klejącą. Co pan opowiada, proszę pana, czy pan... Nie, no żartowałem, spokojnie. O, o, dobra. Hajsu! Dziękuję, dziękuję. Dziękuję. Witam państwa na pokładzie najtańszych linii lotniczych Biedronka Airlines. Dziękuję. A dajcie spokój. Codziennie niskie ceny. No. Drodzy państwo, a jeśli chodzi o niskie ceny, to dziś na pokładzie naszego samolotu mogą państwo nabyć w promocyjnej cenie filet z dorsza za 3,99 oraz ziemniaki luzem 50 groszy za kilogram. No, to bardzo dobra cena. No. To ja poproszę 20, 30. Jednocześnie przypominam, że każdy kilogram nadbagażu to 146 zł dodatkowej dopłaty. Tak. Ile pan chciał? 30? Deko, tak. Deko. Drodzy państwo, znajdujemy się na pokładzie samolotu IU-18. To wspaniały samolot produkcji rosyjskiej z 1957 roku. Może nasz samolot nie jest tak wspaniały jak Dreamliner, ale przynajmniej lata. No, no tak jest i tak, no tak jest, no tak jest. No, okej, okay, okej. Passengers, welcome on the board Biedronka Airlines. When a can of furno furno, when a set of furno furno, when a furno furno, when a furno furno, furno furno, furno when a can of furno, for to be able, when a can. Codziennie. Low prices. No. Okej, okay, okej, okay, happy day, nie? Don't worry, be happy, ogólnie. A co tam się dzieje? Drodzy państwo, za chwilkę wracam. Passengers, zaraz wracam. Co tu się dzieje? Co tu się pali, czy co? Jezu, pali się. To wyś to zgaś, no. Jak to gaśnicy nie ma, to polej czymś, durniu. Nie ty, przecież to jest mój drink. Przepraszam państwa bardzo. Czy ktoś z państwa przypadkowo w bagażu podróżnym nie posiada przy sobie gaśnicy proszkowej? Najlepiej tej największej na kółkach, no. Nie? A no nic, nieważne. Koledze, kawał robimy, ale nic nie powiem, nie chcę spalić. Proszę pana, i co mówiłem? Tanie linie lotnicze, proszę pana, cyrk. Jeszcze nie wystartowaliśmy, a już się kopci. Nie, proszę pana, to jest na pewno taki, wie pan, żart na rozluźnienie. No, jako bardzo skuteczny, proszę pana. Rozluźniłem się jak cholera. Jako ciekawostkę panu powiem, że w innych liniach lotniczych jest tak, że się bije brawo po lądowaniu, nie? No, wie pan. To już po starcie. Teraz pan mówi? Ale na pewno zgasło? No to co panikę siejesz, widzisz? Samo się zapaliło, samo zgasło. Ktoś to mądrzejszy od nas dwóch wymyślił, a ty od razu w panikę, no. Siedzisz na dupie, to siedź, no. Drodzy państwo, to znowu ja, państwa ukochany Stewart. Przepraszam, panie Stewardzie, chciałem zapytać w imieniu zaniepokojonych współpasażerów, tak? Co się paliło? A ja w imieniu spokojnej załogi chciałem zapytać,
A co pan taki ciekawski? No. Dwa czerwone kabelki się paliły. No. Watsonie. A do czego te kabelki? No właśnie, nikt nie wie do czego, także żadna strata. Tego tam jest pełno. Ale no. Polecimy, tak? Polecimy albo ja polecę. No. Drodzy państwo, mam się zgrzał troszkę, nieważne, nieważne. Dobrze. Drodzy państwo, proszę o zwrócenie uwagi na personel pokładowy, który zapozna państwa, bla, 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 coś tam, coś tam. No. Drodzy państwo, na pokładzie samolotu znajdują się 4 wyjścia awaryjne. 2 z przodu, 2 na środku, 2 z tyłu. Tak. To się jakby troszkę rozmnożyły. Przepraszam, 6. No. Bo 2 w pamięci były, no. No, się czeka, jeden z drugim. Ile by ich na pokładzie nie było, nie polecam otwierania ich podczas lotu, bo się zrobi taki przeciąg, że wam plomby powyrywa. Wiem, co mówię. No. Drodzy państwo, jeśli podczas lotu wszystkim nam zacznie strasznie wiać po nogach, znaczy, że nie mamy podwozia. Tak. Ale spokojnie, spokojnie, kto by się tym przejmował. Na tę okoliczność przygotowaliśmy dla państwa nagrody pocieszenia w postaci takich bardzo przeuroczych, pomarańczowych doniczek z gumką, z workiem, które w odpowiednim momencie wypadną państwu z tych oto pawlaczy. Maseczki. Przepraszam, jak zakładamy te maseczki? Jak najszybciej. Tak bym proponował. No. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Drodzy państwo, na pokładzie samolotu istnieje kategoryczny zakaz używania urządzeń elektronicznych. Także jeśli ktoś z państwa jakimś cudem posiada przy sobie, no nie wiem, krajalnicę do chleba na przykład, to nie wolno. Nie, absolutnie. Będę nieugięty. Nawet piętki ukroić nie pozwolę. No, a jeśli ktoś ma pastuch elektryczny, również nie wolno. Nie, absolutnie. Przepraszam, czy ja wyglądam na barana? Na barana? Nie. No. No, drodzy państwo, a jeśli chodzi o telefony komórkowe, to ojej, głupia sytuacja, tu mówię telefony, a tu mnie bryka. To pan teraz wyłączy? Nie, odbiorę. No. Halo, Krysia, szybko mów, bo w pracy jestem. Co się dzieje? Co mój? Tam jest kierunek jazdy. No. Ciekawskie jajo. No. Co mówisz? Co mówisz, że gdzieś idziesz, tak? To tylko po co do mnie dzwonisz, że ty gdzieś idziesz? Wielkie halo, świat zatrzymać. Krysia idzie. Aha, dobra. Teraz dotarło, że odchodzisz. Aha. No wiesz, Krysia, no. Co ja ci mogę powiedzieć po 20 latach małżeństwa, no. Co tak późno? No. No. A Krysia? A co z dziećmi? Co z dziećmi? A, nie moje, no dobra, no to cześć, pan, okej. No. Proszę, jest gorzej niż myślałem. Pierwszy i ostatni raz z nimi lecę. Ale dlaczego? Panie linie lotnicze, posiłków pewno też nie ma, co? A nie, proszę pana, są obiady i powiem panu, bardzo smaczne. Pewno drogie. Nie, bezpłatne. No. Ale sztuczce i talerzyk pan ma, nie? Słucham? A, to 400 zł dopłaty. Toalety też płatne? Nie, no co pan, chce pan za toaletę płacić? W samolocie? Boś mi nic nie zginie. W którym toalet brak? Ale co ty mówisz? Jak to zginiemy? Co ty do mnie mówisz? Co ja mam być spokojny, jak ty mi mówisz, że wszyscy zginiemy? Ja zamówiłem się na śmietnik i nie giną. O matko i córko, to koniec! Wszyscy zginiemy! Nie, nie! I właśnie dotąd to oglądałem, ale ogólnie rewelacyjny film. Super, mówię ci, cześć! Ho, proszę, jak nam się tu baran rozbryka. No, zaraz tu pastucha rozciągnę, bo buzie jeden. No, kota nie mamy się harcujał. Nie można było się na początek ręki podać, przywitać się. No. Tadeusz. Baranowski Janusz.
Drodzy Państwo, temperatura na zewnątrz na minus 2 stopnie, a więc proponuję wszystkim Państwu założenie czapek, rękawiczek oraz szalików, bo Państwa zdrowie jest dla nas najcenniejsze. I jak to w tradycji naszych linii, wszyscy udajemy się na płytę lotniska w celu dopchania samolotu na pas startowy. No, naprzód moje zuchy. No, śmiało, śmiało. Komu skrzydełko? Komu skrzydełko? No, co pan robi? No, w sumie się nie dziwię. Bilet za 20 groszy do Egiptu? No. A pan co obciąga peleton? Proszę pana, ja nie mam zamiaru pchać żadnego samolotu. Nie chce pan pchać, może pan ciągnąć. No. Tylko niech pan nie staje przed silnikiem, bo będzie tatar. No, o, a tu jeszcze śpioch. Halo, będziemy lecieć. O, ho, ho. Sok z gumy jagód był, widzę. Ty łobuzie, ty. No, trzeba się ciepło ubrać. Ciepełeczko. I panie kapitanie, zapraszam do kokpitu. Do kokpitu.